Aj! Pęk, przypon. Nie może być. Przerwie po emocjach, po zerwanej rybie, po zerwanym przyponie. Dogrywka. Przypony Big Game. 27 kilo. Nie spodziewam się tu aż tak dużych ryb. Ale wcześniejszy przypon też był big game'owy. Niemniej przy łowieniu tak dużymi muchami są naprawdę duże przeciążenia. I zignorowałem to. Przypon był trochę skręcony. Musiał mieć już jakąś, że tak powiem, wadę swoją. No i pękło. Stałem się ofiarą własnego powiedzenia. Twój zestaw jest tak silny, jak jego najsłabszy element. Wszystko wytrzymało. Walnął przypon. No i to jest konsekwencja drobnych błędów. One niestety się mszczą. No nic tam. 30 cm stalowy. Mam też fluorokarbon, ale zdarzyło mi się stracić rybę po przetarciu czegoś takiego, czyli tej mocnej żyły, więc bierzę bardziej w te metalowe. Muchy moje na wielkich hakach, to jest konstrukcja muchy i szczerze mówiąc twisterowego ogona. Mam też te sygnowane muchowe ogony typu Dragon Tail, ale tu jest woda koloru tej trawy, nic nie widać. Sumy są ślepe jak krety, ale mają wyczulone zmysły, a te ogony po prostu robią wir, jaki w moim odczuciu jest potrzebny, by je zainteresować i wyciągnąć z krzaków. Więc taka konstrukcja muchowo-gumowa. No sprawdziło się, miałem do tego 3 wyjścia, jedną rybę. Więc będę kontynuował. Gdyby woda była po prostu klarowna, przeźroczysta, jakkolwiek, to bym zastosował inne. Ale teraz po prostu będę łowił na te. Mam nadzieję, że coś siądzie. Pogoda jest mega dynamiczna. Przed chwilą padało, naszły chmury. No i tyle, nie? Ale może to jeszcze coś uruchomi spod tego krzaka. Zobaczymy. Zestaw jest gotowy. Nie ma co przedłużać, trzeba próbować. Oh yeah, ale emocje były cudne. Świetna ryba. To chyba będzie moja ulubiona wakacyjna ryba muchowa. Do boju więc. Oprócz muchy, mój najnowszy nabytek, czyli kwok, kupiony w sklepie wędkarskim. Najprostszy, chyba Robinsona, za 50 zł. Przegadałem temat z mistrzem Markiem Szymańskim. Są różne kwoki na różne głębokości, różnych konstrukcji, te takie sklepowe i te handmade'owe. No co do zasady, mają kwoczyć, robić mały hałas. Przy tak małym bajorku i małych głębokościach nie ma co przesadzać. Podobno kilka stuknięć o wodę, pauza i tak dalej. Nie mam żadnych elektronicznych podglądów, więc robię to wszystko na czuja. Trochę kwoczę, trochę łowię, ale przyznam, że ta ryba, która mi zeszła, była bez kwoczenia. Po prostu zrobiłem jedno dobre podanie, dosłownie jedno. Nawet nie włączyłem kamery i przywaliła po prostu. Więc jak są na żarciu i są agresywne, to wiesz o tym dosłownie w pierwszych minutach. A jak ryby nie są na żarciu, to i całego dnia nie starczy. Takie są fakty. Ale taktyka, gdzie patyki, tam wyniki. Konkretna, duża mucha. Sposób prowadzenia, wszystko zgrało. No, poległem na przyponie. Mam nadzieję, że już tego błędu nie popełnię. Do boju, więc...
O! No, mucha zamiata ogonem. Cudnie. I o ten efekt mi chodziło. Krzaki się znowu czepiają naokoło. Sprowadzam ją w pół wody, bliżej dna i powoli, jak gdyby dźwiguję do siebie. Do tak prowadzonej muchy w tej wodzie, konsystencji zupy już niestety, się sprawdziło. Więc liczę na to, że w końcu coś znowu dopadnie muchę. Na pewno ten sum nie był jedyny. Są tu jego pobratyńcy. Ale ryba była po odejściu i po tym wyczuciu na kiju jednak słusznych rozmiarów. Naprawdę fajna muchowa ryba. Last cast. Nie reagują. Muszą wychodzić jak wszystkie ryby na żerowanie w jakimś wybranym dla siebie odpowiednim momencie i nie przeskoczysz. Możesz jedynie mieć nadzieję, że wstrzelisz się w moment. A żeby to czynić, trzeba rzucać i mieć nadzieję, że to będzie za chwilę właśnie ten moment. No nie teraz. Last cast. Nie reagują. Muszą wychodzić jak wszystkie ryby na żerowanie w jakimś wybranym dla siebie odpowiednim momencie i nie przeskoczysz. Możesz jedynie mieć nadzieję, że wstrzelisz się w moment. A żeby to czynić, trzeba rzucać i mieć nadzieję, że to będzie za chwilę właśnie ten moment. No nie teraz. Lipcowy żar leje się z nieba. Pot leci po plecach. Na razie od upału. Mam nadzieję, że niebawem od walki. A jest z czym walczyć, bo tu są potwory naprawdę duże. Niegdyś było to łowisko szczupakowe, ale to było 20 lat temu, kiedy ten zbiornik był wycięty wręcz od linijki. Teraz wszystko zdziczało. Są karcze, są zaczepy, są doły i są potworne sumy, a na te monstrualne ryby tutaj zestaw odpowiedni. Czyli mój błękitny set Mega Loop z linką 540, morski secz w klasie 11 z podwójnym korkiem. Korkiem walki, gdy przyjdzie co do czego, żeby się można było zaprzeć i walczyć już na całego, bo tutaj nie ma miękkiej gry. Prostuje niejedne haki, a na haku 6x0 wielka mucha. Przypon z fluokarbonu 0,50, więc mam nadzieję sprostać tutejszym potworom. Więc nie ma już gadania,
do działania, nie ma miękkiej gry. Tu jest głębiej, są większe krzaczory, więc zmieniłem zestaw na mocniejszy, w sensie siłowym, bo ten secz z podwójnym korkiem do holu jest stworzony do łowienia tarponów i ogromnych ryb oceanicznych. Jest to co prawda jedenastka w klasie, ale morska. No kawał armaty. Linka bezzmiennie mocna, ale myślę, że sobie poradzimy z tymi potworami z tych tutaj zaczepów, oby tylko wzięły. Fluorokarbon 50, mocny przypon, dobry hak i jazda. Kurde, a nie, a miało być tak pięknie. Zaczepik, ale gdzie patyki? Tam sumiki. Oh yeah. Mnie tam cieszy ten zaczep. Z takim sprzętem to bez obaw. Ale znaczy, że meta jest wybrana dobrze. Łowienie sumów na jeziorze w moim odczuciu najlepsze jest też po prostu punktowe. Nie ma co ich szukać po całym akwenie, tylko tam, gdzie one mogą być, czyli zwyczajnie w zaczepach. Widzę nowe drzewa. O kurde, się powaliły. Trzeba uważać. W polaroidach widzę, gdzie kończy się albo gdzie wchodzi gałąź dużego drzewa do wody. No liczę na to, że to co widzę, to wszystko, ale oczywiście może być tak, że coś tam zalega na dnie i po prostu to zahaczę, albo ryba, która tutaj będzie, po prostu wlezie w te zaczepy. Muchę mam zbudowaną offsetowo, ale niestety zaczepy mają to do siebie, że haczą o wszystko. Kurde, no nie da się tu inaczej rzucić. Lipa straszna. Drzewa nade mną. Za mną, wszędzie na oko. Takie to mało muchowe, co do zasady. Ale mucha w wodzie jest. Więc tyle ją ile. Jeszcze kluczowa zasada. Nie nadeptywać, nie dotykać drzew, które wchodzą do wody, które stanowią zwalisko, bo to przekreśla jakiekolwiek szanse na kontakt. Drgania z konaru przechodzą do wody, a to skutecznie płoszy wszystkie ryby. Jak nawet nie uciekną, to stają się podejrzliwe, nieruchome i po prostu nie do złowienia. Suche gałązki trzaskają, a to robi mikrodrgania wbrew pozorom, jak się jest blisko wody. To zwyczajnie to przechodzi.
Tu jest jakaś przestrzeń. Gdzieś tam coś tam można rzucić muchą. A to zawsze zwiększa zasięg. Niegdyś dokładnie tu, w tych okolicach, miałem przyjemność z panem Wąsatym. Niestety przegrałem potyczkę. O! O Jezu. Fatalny rzut. No ale nic. Wychodzę z założenia, że jak już przynęta trafiła do wody, to nie ma co nią chlapać, tylko łowić tam, gdzie ona wpadła. Bo to nigdy nic nie wiadomo. Podejście wieczorne. Coś się uchaczyło. Choć nie jest to sum, ale pewnym jest, że mucha jest skuteczna. O, silny chłopak. Panie szczupły, panie ładny, nie ma co się szarpać. No dobra, odpływaj. Na sumę przyjdzie mi jeszcze poczekać. Oh yeah.